Siemano, witam Was serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj zrobimy sobie tagliolini carbonara. Czyli klasyk tak naprawdę kuchni włoskiej. Rzecz prosta, rzecz smaczna. Słuchajcie, trochę historii, o co chodzi z tym makaronem. Carbonara tak naprawdę wzięła się stąd, że to była potrawa włoskich górników. I słowo carbo w całym tym układzie, w całym tym daniu jest odpowiednikiem tak naprawdę węgla. Jakby głównym składnikiem, główną przyprawą tego dania jest pieprz. Ten pieprz zmielony właśnie daje tak naprawdę nam namiastkę, powiedzmy sobie, tego węgla w tym daniu. Przy czym nie dodajemy węgla. Sorry, nie? Nikt nie jest jakby chory psychicznie i nie dodaje węgla do jedzenia. Chyba że dodaje, to nie dodawajcie. Aczkolwiek czasami można, ale to na pewno nie węgiel brunatny i taki kopany. Dobra, słuchajcie, co jest istotą tak naprawdę tego dania? Tutaj mamy makaron, klasyczny, prosty makaron tagliolini. Zapraszam Was do mnie na Instagrama. Tam robiliśmy makaron, jest z tego odcinek, jest to bardzo prosta, bardzo klasyczna rzecz. Kolejny ze składników. Tutaj tak naprawdę w tym daniu powinniśmy mieć guanciale, czyli to jest policzek wieprzowy. Mamy pancetę, bo nie mogłem dostać guanciale u nas we Wrocławiu. Także zakupiłem pancetę, naprawdę bardzo spoko rzecz. Mamy jajko i tutaj mamy trzy jajka i jedno żółtko. Pecorino Romano, możecie też użyć parmezanu, mamy sól, mamy pieprz, mamy dwie oliwy, prosto, krótko, smacznie. Od czego zaczynamy? Zaczniemy, że wrzucimy sobie makaron na osoloną wodę. Przygotować sobie patelnię i rozgrzać sobie tą patelnię, więc jak już mamy to wszystko przygotowane, to zaczynamy od tego, że trzeba osolić wodę. I teraz, co jest istotne, jak gotujemy makaron, to tej soli dajcie tak normalnie, nie? Nie, że sobie wsypiecie małą szczyptę, ta woda ma być słona. Ten makaron, jak ja go robiłem, dodawałem trochę do niego soli, ale trzeba dać tej soli na tyle, żeby ona była wyczuwalna w smaku wody. Dobra, słuchajcie, teraz rozgrzałem sobie rondel, podkręciłem mniej więcej ogień do 3/4 mocy i wrzucam tą pancettę. Tylko pamiętajcie, żeby nie dodawać oleju. To jest tak dużo tłuszczu, on się wytopi i to będzie pływać. Też chcemy zachować mniej więcej jakiś balans smakowy, więc wrzucamy sobie tą pancettę, cyk. Co jest istotne teraz w tym etapie? Mamy jajka, czyli 3 jajka, jedno żółtko. Mamy pecorino romano i mamy pieprz. Więc robimy sobie naszą bazę do jakby sosu. I teraz ja sobie tak, trę ten pecorino romano. Słuchajcie, dodaję trochę pieprzu. I teraz co jest najbardziej istotne? Największy błąd, jak ludzie robią, to dodają śmietany, bo chcą uzyskać kremowość. A tą kremowość dają nam jajka, daje nam parmezan, pecorino romano i daje nam ten cały sos, a jako przyprawa jest ten pieprz. I to jest istotne. Teraz trzeba sobie to wymieszać na jednolitą masę. Czyli nasza pancetta już jest praktycznie gotowa. To się wszystko fajnie wytopiło. I teraz Wam powiem o najbardziej istotnej procedurze w robieniu carbonary. Mamy tutaj pancettę, która się wytapia. Mamy makaron i mamy naszą miksturę. I teraz o co chodzi? Jeżeli ta pancetta już będzie gotowa, wyłączamy pod garnkiem palnik. Wrzucamy ten gorący makaron, wlewamy trochę wody, żeby jakby zakończyć proces gotowania. I wlewamy naszą miksturę. Gdybyśmy to dalej trzymali na ogniu, zrobi nam się jajecznica. A tego nie chcemy. Chcemy kremową teksturę, czyli to, z czego słynie tak naprawdę nasza carbonara. A więc czekamy chwilę na makaron i zaraz widzimy się z powrotem, jak już będziemy to wszystko kombinować i składać. Dobra, słuchajcie. Robimy szybką akcję. Wrzucam makaron, wrzucam miksturę, mieszam, wyłączam gaz w tym momencie pod tą naszą pancettą. Dobra, czyli gaz mamy wyłączony i jedziemy z makaronem. Prosto, z garnka, nie musicie się przejmować. Nic się nie dzieje takiego wielkiego.
I widzicie, teraz się tak naprawdę zaczyna kończyć proces gotowania. Czyli to wrzenie powoli zaczyna się ściszać. I praktycznie zaraz zniknie. I to o to właśnie nam chodzi, żeby się to nie gotowało. Pyk, wrzucamy. Dobra, odkładamy na razie nasz garnek. Ja sobie to wszystko ładnie na szybko przemieszam. Też plusem takiego żeliwnego garnka, słuchajcie, jest to, że on bardzo długo trzyma temperaturę. Dobra, no i teraz pozostaje nam dodanie tej całej mikstury jajecznej. I pamiętajcie, że wrzucamy i mieszamy, bo nam się zrobi jajecznica. No i jedziemy. Słuchajcie, cały czas mieszamy. No i przede wszystkim, na koniec, dużej ilości sera, żadnego stresu. Mamy fajną oliwę smakową. Dajmy trochę temu koloru. Niech to danie też ożyje. Dajmy trochę soli. No i na koniec to, z czego słynie carbonara. Czyli nasz pieprz. I voilà, słuchajcie, mamy carbonarę. Prosta. Tania tak naprawdę rzecz. Jeśli nie macie pancetty, możecie użyć zwykłego boczku. Mamy makaron, jajko, parmezan, boczek, sól, pieprz, oliwa, wszystko. Krótko, zwięźle, na temat, na relaksie, w sobotę. Zapraszam, wpadajcie, odwiedzajcie mnie, piszcie, czego byście chcieli więcej na kanale, z czym może macie problem, bo to też jest fajne. A niedługo prawdopodobnie wystartujemy z bardzo fajną, odświeżoną serią kilku rzeczy, które się będą działy już na mieście. Więc zapraszam serdecznie jeszcze raz, pozdrawiam i wszystkiego dobrego.